dziesięć organizacji rasistowskich. Afrykanerski Ruch Oporu, organizacja polityczna i paramilitarna Zerpa Jej członkowie opowiadają się za przywróceniem niepodległego państwa burskiego. Za granicą zyskali rozgłos głównie jako ruch rasistowski promujący supremację białych. Afrykanerski Ruch Oporu powstał w 1973 roku, jego założycielem został były policjant. W czerwcu 1993 roku organizacja dokonała zamachu terrorystycznego na Campton Park World Trade Center. W tym samym roku sympatyk partii, Janusz Waluś, zabił jednego z przywódców Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Chrisa Haniego zaś w zamiarach miał zabicie również lidera partii, Nelsona Mandelę. W 1997 roku przywódca grupy został skazany na 6 lat za zaatakowanie pracownika stacji benzynowej. W 2004 roku opuścił więzienie po odsiedzeniu 3 lat. 3 kwietnia 2010 roku dwaj czarnoskórzy robotnicy... Rolni śmiertelnie pobili go w czasie snu, bijąc go rurami i maczetami na jego farmie na północy RPA. Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Organizacja polityczna uważająca się za reprezentację narodu palestyńskiego. Od końca lat 60. OWP organizowała akcje militarne i terrorystyczne skierowane przeciwko Izraelowi. Klęska OWP w Jordanii przyczyniła się do nasilenia palestyńskiej działalności terrorystycznej poza granicami Izraela. W 1988 roku OWP ogłosiła symboliczne utworzenie państwa Palestyny, uznanie państwowości Izraela oraz rezygnację z terroryzmu. Mimo to. Powstała masa mniejszych organizacji zajmujących się takimi działaniami. OWP celuje swoje działania w Żydów, nawet niepowiązanych z Izraelem, i próbuje utworzyć państwo arabskie w miejscu Ziemi Świętej, żeby im się to tylko nie udało. Wspólnota gatunku niemiecka, neopogańska i neonazistowska organizacja założona przez byłego członka SS Wilhelma Kuserowa. W 1951 roku, w 1983 roku połączyło się z innym ugrupowaniem Nordtungen, założonym w 1924 roku. Wspólnota gatunku łączy w sobie poglądy narodowo-socjalistyczne z nordyckimi religiami, takimi jak rodzimowierstwo germańskie. W latach 60. XX wieku dołączyło również elementy Teozofii oraz Ariozofii członkowie wspólnoty gatunku atakują chrześcijańską moralność, próbując ją zastąpić pogańską. Jednym z ich symboli jest orzeł, porywający w szponach ichTIS. Chrześcijański symbol. Wiara w Boga nie jest dla nich priorytetowa organizacja skupia jedynie ludzi o nordyckim pochodzeniu. Kościół Baptystyczny Westboro, fundamentalistyczna organizacja chrześcijańska, której założycielem i pastorem był Fred Phelps, z siedzibą w Kansas w Stanach Zjednoczonych, założona w 1955 roku. Według informacji podawanych przez organizację liczy około 40 członków. Organizacja posiada szereg stron internetowych potępiających homoseksualizm, Kościół katolicki, muzułmanów oraz Żydów, a także większość państw świata rzekomo wspierających wymieniane grupy. Kościół organizuje liczne demonstracje m.in. podczas pogrzebów żołnierzy amerykańskich poległych podczas wojny w Iraku, a także parad gejowskich. Działania organizacyjne, Bazują na przekonaniu będącym jednocześnie głównym sloganem, że Bóg nienawidzi pedałów. Według kościoła Wesboro wszelkie nieszczęścia, do których dochodzi na świecie, są związane z homoseksualizmem oraz wzrastającą tolerancją i akceptacją propagandy homoseksualnej. Kiedy organizowali swoje chore manifestacje na pogrzebach żołnierzy, motocykliści zasłaniali ich i hałasowali, o czym było całkiem niedawno głośno. W sumie to zabawne, że są wyznawcami religii, która mówi, że należy miłować wszystkich, a nie tylko tych swoich. A co zrobić? Bractwo Aryjskie organizacja przestępcza działająca na terenie amerykańskich zakładów karnych, głównie w Stanach: Arizona, Teksas, Kalifornii oraz Ohio. Liczba członków organizacji wynosi około 15 tysięcy. Wbrew nazwie obecnie gang przyjmuje w swoje szeregi także nieczystej krwi białych. W marcu 2006 roku czterech liderów Bractwa Aryjskiego zostało oskarżonych o liczne przestępstwa kryminalne, w tym m.in. morderstwa, konspirację, handel narkotykami, a także walki psów. Według danych FBI członkowie Bractwa Aryjskiego stanowią mniej niż 1% populacji więziennej, jednakże popełniają około 18% zabójstw. Na terenie więzień oraz innych zakładów karnych. Podobnie jak większość gangów więziennych, także Bractwo Aryjskie posiada własne tatuaże i symbolikę. Do najpopularniejszych tatuaży należą takie znaki jak 666, SS, pajęczyna na stawie łokciowym, koniczyna oraz inne neonazistowskie lub celtyckie symbole. Poza granicami więzień członkowie Bractwa Aryjskiego zajmują się głównie handlem narkotykami, nadzorem nad prostytucją, wymuszeniami oraz morderstwami. Według danych federalnych w ostatnich latach Bractwo Aryjskie zaczęło współpracować z licznymi gangami z terenów Azji Południowej, głównie Tajlandii, które zajmują się przemytem heroiny. W 1996 roku Bractwo Aryjskie zostało poproszone przez Johna Gottiego o samorodowanie osoby, która przeprowadziła na niego nieudany zamach. Krew i Honor. Założona przez Jana Stewarta w 1987 roku organizacja przestępcza neonazistowska wywodząca się z Wielkiej Brytanii. Nazwa Krew i Honor nawiązuje do motta Hitler Jugend. Organizacja. Propaguje rasizm, homofobię i antysemityzm. Krefi Honor funkcjonuje w kilkunastu krajach, m.in. w Polsce. Od 2006 roku organizacje pozarządowe oraz polskie instytucje państwowe dożyły przez kilka miesięcy do likwidacji stron internetowych związanych z tą organizacją. Ponieważ strony organizacji są umieszczone na amerykańskich serwerach, gdzie polscy prokuratorzy nie mogą interweniować bezpośrednio, zwrócono się z prośbą o działanie do organów ścigania USA w drodze pomocy prawnej. 6 lipca 2006 roku oficjalna strona internetowa polskiej części organizacji umieszczona na serwerze znajdującym się w Arizonie została zablokowana po interwencji FBI. Otworzono ją jednak na nowo 13 lipca 2006 roku na innym serwerze zlokalizowanym w Dallas. Ostatni raz stronę zamknięto 4 sierpnia 2006 roku, a 7 sierpnia została ponownie otwarta, także tym razem zawiera ona bazę wrogów. Tribuca, francuska organizacja rasistowska założona w 2004 roku przez czarnoskórego bojówkarza Kemi Ba, ponownie zarejestrowana... Po jej zdelegalizowaniu przez francuskiego ministra spraw wewnętrznych Nicolasa Sarkoziego pod nazwą Pokolenie Kemiseba. Seba. Głosi prymat czarnej rasy człowieka w dziejach świata. W swoim programie odwołuje się do darwinizmu społecznego, głosząc potrzeby zniszczenia Żydów i rasy białej. The Order. Nieaktywna już frakcja działająca w latach 80. na terenie stanu Idaho, nazywana przez FBI najlepiej zorganizowaną grupą terrorystyczną, jaka kiedykolwiek operowała na terenie Stanów Zjednoczonych. The Order była prowadzona przez Roberta J. Matthewsa, amerykańskiego neonazistę i białego supermacjonistę. Jego poglądy opierały się głównie na The Thunder Diaries, apokaliptycznej powieści o przyszłej wojnie, raz w Ameryce Północnej. Fundamentalnym nakazem grupy była gwałtowna rewolta przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych i całkowite zniszczenie czarnych i żydów. Medius dokonywał ze swoją grupą serii brutalnych przestępstw, łącznie z napadami na banki, zamchami bombowymi w teatrach i synagogach The Order. Dokonywał też na szeroką skalę fałszerstw i przeprowadzał serię napadów na furgonetki z pieniędzmi, rabując m.in. 4 miliony dolarów. Dziesięciu członków grupy zostało skazanych 18 czerwca 1984 roku za zamordowanie Alana Berga, liberalnego dziennikarza radiowego żydowskiego pochodzenia. Morderstwo to i proces stały się kanwą sztuki Stevensa Dieza God's Country. Dzieje The Order stały się też inspiracją do filmu Zdradzeni. Opór Białych Aryjczyków, organizacja Białych Ludzi, kierowana przez Toma Metzgera, mająca siedzibę w Kalifornii, powstała w 1980 roku pod nazwą Stowarzyszenie Polityczne Białych Amerykanów. Późniejsza nazwa organizacji pojawiła się w roku 1983. W przeciwieństwie do wielu innych organizacji, OBA nie identyfikuje się jako chrześcijańska, potępiając chrześcijaństwo jako formę żydostwa. Ku Klux Klan Organizacja rasistowska utworzona w miejscowości Pulaski w Stanach Zjednoczonych, częściowo zakonspirowana, walcząca o utrzymanie supremacji białych w USA i dążąca do ograniczenia praw innych grup rasowych, etnicznych, głównie afroamerykanów i Żydów oraz katolików jako grupy wyznaniowej, zorganizowana na wzór tajnego stowarzyszenia. Powstała w XIX wieku, reaktywowana w 1915 roku, w szczytowym momencie posiadała około 4 miliony członków w całych Stanach Zjednoczonych. Począwszy od lat 30. popularność Ku Klux klanu zaczęła jednak gwałtownie spadać, i w konsekwencji w 1944 roku organizacja została rozwiązana. Po II wojnie światowej ruch zaczął się odradzać, ale w znacznie bardziej ograniczonej formie. Z powodu dopuszczenia się przemocy na tle rasowym i religijnym, był zwalczany przez Kongres Stanów Zjednoczonych i władze federalne. Na przełomie XX i XXI wieku składał się z szeregu marginalnych i niezależnie od siebie działających organizacji. Można więc mówić w perspektywie historycznej o co najmniej trzech Ku Klux Klanach niezależnych i nie zachowujących ciągłości swojej historii. Więcej o Ku Klux Klanie opowiadam na światowych gdzie zapraszam.